Mój pierwszy mecz jako trener i zagraliśmy akurat z mistrzem Polski, najlepsza drużyna, to wskazuje to, że ten tytuł wygrali pod rząd i wiedzieliśmy, że z kim gramy, jak gramy, to znam chłopaków, znam drużynę, także. Ale to założenie było tak, że wyjść, powalczyć i żebyśmy walczyli na boisku, się nie poddali po prostu i tyle. Mi się wydaje, że to nam wyszło. Nawet przełożyliśmy ten punkt i ten, no myślę, wydaje się, że pograliśmy tak w miarę. Te przyłożone punkty były mi bardzo ładne, takie bardzo klasowe. Powiem, że to tak akurat to przełożenie było taka indywidualne podjął decyzję. To jest, na to polega rugby i że każdy zawodnik podejmuje grę i jakąś decyzję i ta decyzja musi skutkować. No i akurat w tym przypadku też tak było, że Sebastian przekopnął i sam przełożył i bardzo dobrze wyszło. No, mamy nad czym pracować, bardzo dużo pracy trzeba włożyć. Myśmy, no, chłopaki indywidualne, mamy tych dobrych zawodników. Każdy zawodnik na swoją pozycję gra dobrze, tylko że musimy popracować nad obroną przede wszystkim też, bo bardzo słabo wyglądało dzisiaj. I jeszcze tam dzisiaj staraliśmy w ataku tam rozszerzać, tam szeroko grać rękoma też wiarę. I nad młynem jeszcze mamy dużo. No to w sumie to popracujemy jeszcze, to myślę, że pokażemy jeszcze, na co nam stać. Wynik cieszy, no mamy bonus i to jest najważniejsze. Może granie do końca, ale tak jak mówimy, jest to pierwszy mecz, teraz tylko będzie lepiej. Zawsze pierwszy mecz jest tym najtrudniejszy, bo po okresie długiego trenowania na hali wychodzi się na boisko. Paru zawodników przybyło też, muszą się wkomponować w zespół. Ale kilka akcji było takich jak w poprzednich roku, czyli bardzo dobrych. Tak, oczywiście, tak jak mówisz, no, nowi zawodnicy, nowe ustawienie drużyny, szczególnie w ataku, wymusiły na nas zmiany, też kontuzje. Ale tak jak mówię, no, akcji parę fajnych było, jeżeli graliśmy szybko, było wszystko ok, jeżeli zwalnialiśmy grę, daliśmy grać przeciwnikowi. Cieszy jakby dominacja stuprocentowa w Młynie Dyktowanym, to mnie bardzo cieszy, choć też nie uszczegliśmy się paru błędów, które będzie należało wyeliminować. Może to nie była mistrzowska forma, za dużo błędów, prostych błędów, za dużo karnych przede wszystkim, to pozwoliło zawodnikom z Górniczej tutaj po prostu zdominować nawet w drugiej połowie nas terytorialnie, więc mówię, wszystko trzeba zanalizować, poprawić i do przodu. Nie do końca wszystko było zrealizowane, żeby w pierwszej połowie no tutaj inaczej mieliśmy troszeczkę zagrać, potem mieliśmy troszeczkę podkręcić tempa, ale mówię, te wszystkie błędy wypaczyły, to było w drugiej połowie wręcz sen nie było, ale mówię, gratuluję swoim zawodnikom. Trzy dobre debiuty, bo i Mateusz Adamski, dobra skuteczność na słupy, jeżeli chodzi o kopy, punkty z przyłożenia, Lewani Sasaszwili tak samo, bardzo, bardzo dobry występ, jeden tylko błąd, gdzie tam piłka mu wypadła, ale tak to wejście bardzo mocne, bardzo dynamiczne, Michał Kafarski z Ozorkowa, bez kompleksów wszedł, młody zawodnik, no mówię, cieszę się z tych trzech debiutów, cieszę się ze zwycięstwa, cieszę się z pięciu punktów. Dziękuję.